ważną rocznicę. Większość gdańszczan nie zdaje sobie sprawy z tego, co wydarzyło się w roku 1734. Tak samo jak błędnie nazywa się teren, na którym się znajdujemy fortami napoleońskimi. Po pierwsze, jest to jeden fort, Fort Góry Gradowej. Nie jest to obiekt napoleoński, ale jest to obiekt, który zbudowali gdańszczanie w połowie XVII wieku do obrony, za czasu I Rzeczpospolitej, do obrony miasta i praw także Rzeczpospolitej w mieście. Potem został przebudowany przez Prusaków. Jeden, jedyny obiekt napoleoński, który się znajduje, jest wyjątkowy, bo jest wzorcem dla tych, które powstawały później. To jest redita napoleońska, która znajduje się tam dalej za parkingiem. Więc jesteśmy na forcie Góry Gradowej, głównie w forcie gdańsko-pruskim. A co wydarzyło się w roku 1734? Postaram się Państwu tutaj przybliżyć na początku wstęp historyczny. Jak Państwo wiedzą, od XVI wieku polscy królowie byli wybierani. Na początku XVIII wieku, w sumie już na dwa lata wcześniej, w 1698 roku, królem polskim został August II Mocny Węgry, Sas. Wydawało się, że połączenie Saksonii, która była najlepiej rozwiniętym regionem ówczesnej Europy, z Rzeczpospolitą, która cały czas jeszcze po walkach prowadzonych przez Sobieskiego była uważana za potęgę militarną i spore państwo, wydawało się, że połączenie Saksonii z Rzeczpospolitą spowoduje, że powstanie potęga w Europie Środkowej, której nie poradzi sobie nikt. Tym także i carska Rosja. Niestety okazało się, że panowanie Augusta II Mocnego nie było szczęśliwe dla Rzeczpospolitej. Wmieszał nas w wojnę północną, którą toczyli Rosjanie ze Szwedami przeciwko sobie. To ciekawe, największa bitwa wojny północnej w roku 1709 odbyła się pod Połtawą na terenie dzisiejszej Ukrainy. I tam Szwedzi przegrali, tą wojnę wygrali ostatecznie Rosjanie, Piotr I Wielki. Niestety przez to, że August Mocny wystąpił w roli sojusznika rosyjskiego, Rzeczpospolita wpadła w sumie pod kontrolę Moskwy tak naprawdę, i to taką dosyć sporą. Gdy August Mocny zmarł, było to z ostatniego dnia, z 31 stycznia na 1 lutego 1733 roku, było wiadomo, że trzeba wybrać nowego króla. Zebrał się latem sejm elekcyjny w Warszawie i było wielu kandydatów. Wygrał Stanisław Leszczyński. Stwierdzono, że wybierzemy Piasta, w domyśle kogoś od nas, tak? Nie obcego Sasa albo kogoś z Francji czy z Austrii. Wybierzemy z Piasta, czyli swojego. Został królem Stanisław Leszczyński. Ponad 20 tysięcy polskiej szlachty, z 30 tysięcy, które były wybrane na sejmie elekcyjnym, wybrało króla. Legalnie. Mamy króla Tadeum Laudomu w Gdańsku, także bitą dzwony, że u nas są, słyszę, że biją. Mamy króla. Miało to miejsce 12 września 1733 roku. Jednak Rosja, Saksonia i Austria stwierdziły, że nie jest to po ich myśli. Jak to? Leszczyński? Niezależny? Pod niczyją kontrolą? Tak nie może być. Co się dzieje? Kiedy w Warszawie świętujemy, po drugiej stronie Wisły, we wsi Kamion, koło Pragi, rosyjskie wojska, 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy, zgania 900 polskich szlachciców i pod bagnetami nakazuje wybrać na króla Augusta III Wettyna, czyli syna zmarłego króla Augusta II. Mamy taką sytuację w Warszawie, mamy legalnego polskiego władcę, który ma tylko 2000 gwardii i masę szlachty. Po drugiej stronie Wisły jest August III, nielegalny w sumie tak naprawdę władca, ale którego strzeże 35 tysięcy rosyjskich bagnetów. Kolejne wojska rosyjskie już wkroczyły na teren Rzeczpospolitej. Austriacy powoli też zaczęli gromadzić wojska i Sasi tak samo wyruszyli już na terytorium Rzeczpospolitej. Co może zrobić w takiej sytuacji Leszczyński? Leszczyński, drodzy Państwo, w takiej sytuacji postanawia zebrać swój dwór, gwardię i szybko udaje się na północ do Gdańska. Dochodzi do walk w tym czasie o Warszawę. Co ciekawe, polska szlachta w panice ucieka z miasta. Zamiast je bronić, Rosjanie zajmują Warszawę. I August III wkracza do Warszawy. Ale Leszczyński, legalny król, zaczyna gromadzić siły, które go popierają, a sam udaje się do największego miasta ówczesnej Rzeczpospolitej, największego portu, czyli do Gdańska. A dlaczego akurat do Gdańska? Przede wszystkim największe miasto, najsilniejsze. O jego wojskach jeszcze Państwo dzisiaj usłyszycie, zresztą żołnierze gdańskich, i nie tylko, Państwo widzicie ze mną. Ale chodziło o to, że tam mógł oczekiwać na pomoc swojego zięcia. A któż był zięciem
Dokładnie, dobrze pani powiedziała, zdjęciem Stanisława Leszczyńskiego. Mamy tutaj jednego takiego żołnierza, który miał przyjść na pomoc. Gdzie on poszedł? Uciekł mi teraz, tak? A bo to jest tak z czekaniem na nich, nie? Dokładnie tak, drodzy państwo, tak to jest szczekanie za nich. Oui, oui. Nie idzie tam czasem oui? Oui, oui. Oui, oui. Francuz, chodź tutaj szybciej. Zawołajcie go. Zabojar! Zabojar! Co tam kici, kici, głaście szkocka? To jest, proszę państwa, tak jest z Francuzami właśnie. Słowik! Francuz! My o tobie mówimy, na ciebie czekamy, chodź, chodź! Niech państwo zobaczą, idzie Franc. Tak się czeka na Francuzów. Panie tak. Chodź Francuzie, chodź, bo ty masz tu do opowiadania, mi znikasz gdzieś. Idzie, idzie. Widzą państwo biały mundur? Biały mundur pod białą flagą. Taki klasyczny Francuz, żeby łatwo było trafić. Dokładnie. Chodź Darku, chodź. Proszę państwa, cóż, zięciem Stanisława Leszczyńskiego był Ludwik XV, największy król ówczesnej Europy. Maria Leszczyńska była żoną Ludwika XV. Mogę, ktoś z państwa kiedyś był w Wersalu może? Jak państwo pójdą do Wersalu, to tam wisi taki duży portret dużej, pięknej kobiety i podpisane jest Marii Leczyńska. Maria Leszczyńska. W Wersalu za nią za bardzo nie przypadali. Bo Wersal to wiecie państwo, nie? A ona była bardzo, bardzo religijna i kazała wszystkim chodzić na msze i w ogóle modlić się. Za nią przypada. A to może Francuz opowiedz, jak to było, jak Leszczyńska była? Królowa Leszczyńska może nie była nazbyt uwielbiana na dworze królewskim, ponieważ była osobą o pewnych zasadach twardych, była katoliczką, nie bawiła ją rozwiązłość dworu, ale przez to też była... Może nie przez to. Bardzo dużo rzeczy robiła dla biedoty, dużo datków, wsparcia jakiegoś i przez to była bardzo uwielbiana przez lud. Przez zwykły, prosty lud ona była po prostu uwielbiana. Nie tak jak inne królowe i król zresztą notabene też nie był specjalnie w łaskach narodu. Poza tym no, Maria Leszczyńska musiała też, drodzy państwo, przymykać oko na miłostki króla Ludwika XV, no, taka była tradycja we Francji. No i miała jedną główną kontrkandydatkę potem do łoża królewskiego, Madame de Pompadour, tak? To właśnie ta słynna Madame de Pompadour była kochanką ulubioną Ludwika XV. Cóż, ale Ludwik XV, mimo tego, że Leszczyńskim za bardzo nie przepadał, bo to Polak w ogóle taki dziwny i tak dalej, obiecał przysłać pomoc, 20 tysięcy żołnierzy. Czyli mamy taką sytuację. W Gdańsku jest Leszczyński, gdańszczanie go przyjmują, przybywa do Gdańska na początku października. Miasto zamienia się w sumie de facto w oficjalną stolicę Rzeczpospolitej, można powiedzieć. Ściągają tutaj stronnicy Leszczyńskiego i odbywa się karnawał, wszyscy dobrze się bawią, ale rosyjskie wojska zbliżają się coraz bardziej do Gdańska. Blokada miasta zaczyna się na przełomie lutego i marca. Dowodzi nią generał Lasa. I teraz, drodzy państwo, powoli dochodzimy do momentu, kiedy dobrze jest spojrzeć z góry na teren przyszłej bitwy. Zapraszam państwa teraz na bastion jerozolimski, czyli pod krzyż. Zapraszam państwa, mamo! Thank you.